Wicepremier i prezes PSL-u Waldemar Pawlak jest zdania, że koalicja potrafi znaleźć rozsądny kompromis w sprawie wieku emerytalnego kobiet. Ludowcy chcą obniżenia wieku emerytalnego dla matek w przypadku każdego kolejnego dziecka o 3 lata. Na zasadach dobrowolności, a nie konieczności. Natomiast jeśli chodzi o sprawy emerytalne, pan premier zarysował pewien ramowy program dochodzenia do jednolitego wieku przechodzenia na emeryturę do 67 lat. Rozumiemy te konieczności wynikające z uwarunkowań ekonomicznych, gospodarczych i demograficznych, ale też zwracamy uwagę na procesy społeczne, na taki ludzki wymiar polityki i uważamy, że propozycje PSL-u, które sprawiają, że kobiety uzyskują prawo, a nie przymus, tylko uzyskują prawo wcześniejszego przechodzenia na emeryturę, jeżeli urodziły jedno, dwójkę, trójkę dzieci lub więcej. To w naszym przekonaniu jest ważne z punktu widzenia społecznego, bo dzieci, młodzież wchodząc już w ten okres dorosłości, podejmując pracę, płaci składki, podatki i różne daniny, z których się składa budżet, a więc z tego też się wypłaca emerytury, bo emerytury są w części kapitałowej, którą odkładamy, i w części tej tak zwanej ZUS-owskiej, gdzie idzie to w tym procesie solidarności pokoleń, więc żeby na przyszłe pokolenia był ten system wydajny i wydolny, potrzebne jest też wspieranie takiego podejścia, że doceniamy i trud, i wysiłek kobiet, które zaangażowały się w wychowanie dzieci. I to jest propozycja, która w moim przekonaniu znajdzie też uznanie pana premiera i też będziemy mogli tutaj znaleźć rozsądny kompromis, bo w moim przekonaniu warto jest popracować nad tymi rozwiązaniami w taki sposób, żeby ta polityka miała ludzki wymiar i mogła być też polityką, która nie jest tylko pasywnym odbiciem żądań i oczekiwań rynków finansowych, ale jest też aktywnym podejściem do budowania mocnego i dynamicznego społeczeństwa.